Cezary na rogi już zapachu. Konieczne, czy państwo nie słyszycie? No tak, to ale nie będę. To państwo. Proszę, może być. Proszę, może być. A niech to sobie usiądzie. Teraz jest dobrze? A może teraz lepiej? Tak. Proszę, że nie usiądź. Leszek, ja jestem krótko w grupie Grzegorza, w grupie lubelskiej, ale jestem zafascynowany. Trafiłem do takiej sytuacji ciężkiej, ponieważ moja była żona rozchorowała się na raka piersi. Ja za moje piersi, robię to 15 lat, 17, była lat młodsza. Proszę państwa, moi drodzy. I właściwie no, spotkała się z taką, no powiedziałem jej w ten sposób, proszę pani. Robimy chemię, robimy wszystkie, dzięki bardzo, robimy wszystkie przewidziane prawem czy medycyną procesy. No i tyle. Czy pani przeżyje, czy nie, zobaczymy, co będzie. Zrobiono również biopsję, stwierdzono, że rak jest złośliwy. No i kobieta stanęła wobec okropnej sytuacji. Powiedziałem w ten sposób, słuchaj, albo ja umrę normalnie cała, albo spróbuj znaleźć jakąś metodę. I tą metodą okazał się kolejny CBD. Od początku lutego ubiegłego roku do września guz zmalał, prawie zniknął, przestał boleć. Było to bardzo, bardzo takie rolanie wspaniałe, ale z kolei dla mnie bardzo pouczające. Okazało się, że konopie mogą przywrócić zdrowie. Kuracja trwała w różny sposób było dozowane to leczenie, od 20% do 30% ekstraktu, do full spectrum, czyli pełne spektrum. No i nawet do 6 kropli jednorazowo, 4 razy w ciągu dnia. Doby. Tak, w ciągu doby, oczywiście. Co 6 godzin. I sytuacja była taka, że no, we wrześniu już było wiadomo, że tego raka nie ma. No i pojawił się problem taki, co zrobić z tym, co pozostało po raku. Trzeba było to usunąć. Lektura pomoc życzliwych ludzi, tej całej grupy lubelskiej, wszyscy po kolei, ci, którzy mówili przede mną, po rozmowach z tymi ludźmi i po czytaniu książki było to Życie człowieka w niezdrowym, zdrowie człowieka w niezdrowym świecie. Zastosowaliśmy wódkę carską. Są różne warianty tej wódki carskiej, różne składy. Zdecydowaliśmy się na skład woda źródlana, w naturalny sposób przygotowana. No i oczywiście ten zestaw, kwas siarkowy, kwas solny, azotowy i naturalny kwas owsowy, ocet 10%. Efekt był taki, że w czasie stosowania, to było 3 razy dziennie, przed jedzeniem od pół godziny do 20 minut, z organizmu wydaliło się to, co nie było potrzebne, wydaliło się poprzez pot, poprzez normalne oczyszczenie organizmu. I proszę państwa, powiem w ten sposób, rozmawiałem z różnymi lekarzami, również z profesorami onkologii lubelskiej, pytałem o to, dlaczego medycyna tego nie robi, nie pomaga ludziom w ten sposób. Przynajmniej ta tak zwana akademicka, mnie się wydaje, że ona nie nazywa się akademicka, ale tak zwana biznesowa. Więc no powiedzieli mi, no wie pan, to nie pytanie do nas. Proszę państwa, zobaczyłem, że to nie jest, żyjemy w świecie zdehumanizowanym. To jest przyroda tak zdehumanizowana, że nie służy człowiekowi, nie współdziała. Tak samo my stajemy się robotami i takimi cudakami. Zróbmy wszystko, żebyśmy w tym kierunku nie szli. Oprócz wódki carskiej stosowaliśmy R. zymbołatowa,
to też nie jest dobre powiedzenie, ponieważ tak naprawdę ten język znali wszyscy Słowianie. Ja w trakcie leczenia orientowałem się, jak to jest, sprawdzałem, wiem, że to oprócz Ukrainy był również w Rosji, był na Białorusi, nawet podobno w Polsce, tylko czasy te 50. No, wyczyściły te, te naturalne metody leczenia. Jeżeli chodzi o enzym Bolotowa, to służy on wzmocnieniu odporności organizmu i myśmy zastosowali zasadę taką, że na 3 litry również wody źródlanej dodaliśmy szklankę cukru. Tutaj po rozmowach, po przemyśleniach z Bogdanem, który zaproponował, żeby może wyszło tutaj, żeby dać miodu zamiast cukru i to miodu z konopi. Pewnie taka będzie następna procedura, ja to sobie wypróbuję i dopiero wtedy będę polecał innym. Prawdopodobnie tak to, taka właśnie ten enzym wzmacnia zdrowie. Proszę Państwa, wiadomo, że no, tam w przypadku raka piersi to dało duże efekty, ale ja również w moim przypadku, ja 20 lat temu nabawiłem się róż. Powiedziano mi przy wpisywaniu się ze szpitala, że ta róża będzie wracać do pana. No, różnie będzie, trzeba będzie stosować antybiotyki. No, wracała do mnie tak na początku, trzeba było raz na kwartał położyć się na parę dni do szpitala. No, później wracała tak, że trzeba było brać serię antybiotyków. Ja brałem Amotax 2 razy po 10 takich sporych tubek. W momencie, kiedy zdecydowałem się na kurację CBD, proszę Państwa, róża popłynęła, nie ma jej. Po prostu nie ma objawu. Nie stosuję żadnych antybiotyków. Nie wolno było pić wódki. Teraz też nie piję, ale... Znaczy, mogę, ale nie piję. Poza carską. Proszę Państwa, stało się właśnie tak, że powolutku wraca mi zdrowie. Natomiast nie wracam na samo. Bardzo też zachęcam Państwa do naturalnych terapii, szczególnie do masażu. Ja, proszę Państwa, w styczniu nie chodziłem. Muszę chodzić w kopule, nie chodziłem samodzielnie, jeszcze tylko rutykam, ale siedzący tutaj pan Marcin to sobie nie ma. Bardzo mi dziękuję. No, myślę, że to jako Sabina. Proszę Państwa, gdybym w czymkolwiek mógł pomóc, zachęcam Państwa po pierwsze do olejków CBD. Macie tutaj Państwa producentów, chyba najlepszych w Lubelszczyźnie, na Lubelszczyźnie. No i oczywiście wszelka inna pomoc. Ja trudno się dziwię. Jeżeli Państwo mi jeszcze pozwolicie jedną rzecz powiedzieć, ja z wykształcenia to jestem również technikiem budowlanym, aczkolwiek oprócz tego również zajmuję się filozofią. Nawet mam jakiś tam tytuł, ale nie chcę, żebyśmy na ten temat gadali. Proszę Państwa, trzeba, tak mi się wydaje, żebyśmy my na terenie Lubelszczyzny zaczęli badać beton konopny. To, o czym właśnie pan tutaj kolega wspomniał. I proszę Państwa, budowa domów z betonu konopnego i z drewna to jest chyba przyszłość ekologiczna dla polskich Polaków. Przynajmniej ja bardzo do tego zachęcam. Jest to na pewno tańsze od tego, co mamy na rynkach, w rynkach budowlanych. No jest to śmieszne, ładnie te domki wyglądają. Jak Państwo sobie popatrzycie na te różne warianty, no to jest to, proszę Państwa, i fajne, a z drugiej strony znacznie tańsze niż to komercyjne. I zdrowe. Zdecydowanie jest zdrowe. Poza tym, proszę Państwa, normalna ściana w tej chwili to jest 25 cm suporeksu i 20 cm styropianu. Tymczasem, proszę Państwa, ściana z betonu konopnego ma 40 cm i ma lepsze parametry. Tak jest. Poza tym, proszę Państwa, współczynniki te są wszystko wyższe, lepsze. I oddycha. I oddycha właśnie to, co czasem się zdarza, że te domy komercyjne, one nie oddychają.
Tak jak kiedyś ceglane budynki oddychały i ludzie, którzy wchodzili do budynku ceglanego, można było zasłonić oczy, byli później bez cegły. A to jest beton. I tak. No i tu wydaje mi się, że połączenie betonu konopnego, trzeba byłoby pewnie popracować nad tym, co tam spaja w paździerze, nad tą tym spoiwem i nad metodą suszenia, bo to 4 tygodnie się suszy w tej chwili. No ale jest to na pewno przyszłość. Ja zachęcam. I będę tak i będę robił wszystko, żeby sam się jakoś wyspecjalizować. Bardzo Państwu dziękuję za wspaniałą atmosferę. I proszę gospodarzowi za to. Tomaszu, nie ma Ciebie, to powiem tak. Przypominasz mi Andrzeja Lepera. Nie wiem, czy ci się to podobało. Tadeusz? Tadeusz. Tak. Bardzo wszystkim dziękuję. Naprawdę. Dzięki wam. Wróciłem do życia. Dzięki.